trochę w tej nazwie Po kolei po Kuleckim to można trochę mniej takiego jeżdżenia po Kuleckim, bardziej na zasadzie tego, co się dzieje po. Po, czyli publikujesz film, pojawiają się komentarze, pojawiają się ciekawe dyskusje wokół danego filmu, no i fajnie byłoby to skomentować, tak przedyskutować, zebrać w pewien sposób, bo nikt nie jest nieomylny. Każdy ma jakiś swój zakres wiedzy, każda taka rozmowa zawsze rozwija, zawsze pojawiają się jakieś wątki do tych naszych rozmów. Też ktoś się odniesie, też jakoś to skomentuje i też będziemy o te komentarze mądrzejsi. Witamy słuchaczy, widzów cyklu Po kolei z Kuleckim, jak również cyklu, który wyewoluował, mianowicie Po kolei po Kuleckim. Znowu jest ze mną inżynier Jacek Kwinowicki. Witaj, Jacku. Witam. Dzisiaj odniesiemy się do odcinka 88 w sposób, który Jacek właśnie opisał. Publikuję film i pojawiają się komentarze. I powtarzałem to wielokrotnie i będę powtarzać dalej. Często jest tak, że komentarze mówią więcej albo są konkretniejsze, tudzież bardziej trafne niż sam materiał, który jest opublikowany. I zachęcam do tego, żeby osoby, które trafiły najpierw na ten materiał, żeby obejrzały odcinek 88, a dopiero później z tej perspektywy wysłuchały naszej dzisiejszej rozmowy. Jest późny wieczór 26 marca 2020 roku. Dzisiaj będziemy mówić o prędkości, wykorzystując w dużej mierze wasze uwagi, widzów, słuchaczy, wasze komentarze, to, co się dało wybrać w takiej spójnej formie. Chcemy to omówić, chcemy się do tego odnieść i sprawić, żeby ta dyskusja trwała dalej. Jacku, jak mierzymy prędkość? W ogóle jak mierzymy cokolwiek? Przecież te słynne wzorzec metra leżący pod sewr, tak? To są takie pradzieje pomiarów, bo kiedyś mieliśmy łokcie, garnice i tak dalej. Wszystko wynikało z tego, że trzeba było jakoś uporządkować ten świat. Trzeba było chociażby ustalić, jak handlować, jak się wymieniać. Ten sznurek to ma długość taką czy inną. Bardzo ciekawa pozycja, naprawdę niesamowicie fajnie się ją czyta. To jest pierwszy podręcznik dla maszynistów kolei warszawsko-wiedeńskiej. I tam pod koniec są potężne tabele, jakie garnice, łokcie, wiorsty, na co się przelicza. Zresztą do dzisiaj mamy z tym problem, ponieważ w moim ukochanym lotnictwie podstawowym takim systemem cały czas jest ten system anglosaski w silniku lotniczym. Może prawie wszystkie, ale w moim doświadczeniu dotychczas wszystkie śruby, nakrętki, elementy złączne, no to są 1/4 cala, 5/8, 5/16. Wszystko to jest w calowych wymiarach, w tej konwencji dzielenia wszystkiego, tak jak pełnej nuty, na 8 i 16. Wszystkie te wartości inżynierskie też są w zasadzie w wymiarach calowych. Gwinty są calowe i też wymiarowane w bardzo specyficzny sposób, ponieważ gwint metryczny jest wymiarowany poprzez podanie jego średnicy i to w zasadzie definiuje całą geometrię gwintu, prawda? Dopóki nie jest to jakiś gwint drobnozwojny. W calowych gwintach, tutaj podamy taką ciekawostkę, mówimy owszem o średnicy zewnętrznej gwintu, a potem mówimy, ile zwitek wchodzi na jeden cal długości gwintu. Czyli na przykład mówimy, że jest gwint ćwierć cala na 28. To znaczy, że na długości jednego cala będziemy mieli 28 zwitek. No też definicja inna, zupełnie inna konwencja, wymaga innych przyzwyczajeń. Czemu o tym mówimy? Chociażby malar w dyskusji, który się przejawia, ile on w końcu jechał. I teraz przeliczmy z tych cali, z tych stóp,
na godzinę. Prawdopodobnie tam pomiar był na przykład stopy czy mile na godzinę. I teraz które stopy, które mile, które cale? Kto zaokrągał i jak? A jak mierzono tę prędkość w tamtych czasach? Gdzieś w XIX czy na początku XX wieku? No najprościej to było po prostu ustawić odcinek badawczy, zmierzyć go właśnie stopami, wiorstami, czymkolwiek tam operowano na danej kolei i zmierzyć czas na tyle dokładnie, na ile potrafiono, czyli stoperem na przykład. I teraz prędkość przyciśnięcia tego stopera też miała swoją wagę, no bo kto wtedy myślał o jakichś fotoklatkach, łapkach, jakichś wynalazkach, które są dopiero dużo, dużo późniejsze. W ogóle sama definicja czasu, pomijmy daleką fizykę i relatywizm czasu, że ten czas nie jest takim zupełnym absolutem. Natomiast skupmy się na tym czasie, który jesteśmy w stanie zauważyć. W źródłach internetowych znajduje się opis rekordowej jazdy parowozu City of Truro. Tutaj też komentowali widzowie, że ta rekordowa jazda była kwestionowana, czy rzeczywiście te legendarne 100 mil na godzinę zostało pobite, czy też nie. I w anglojęzycznej Wikipedii cytowany jest fragment Bulletin of the International Railway Congress z października 1905 roku. I tutaj jest opis tego właśnie, jak to mierzono. Otóż podczas rekordowej jazdy sekundanci, mierniczowie, wciskali stoper co ćwierć mili. Skąd wiedzieli, gdzie jest ćwierć mili? Tak jak my mamy słupki hektametrowe wzdłuż toru, które odmierzają nam 100-metrowe odcinki linii kolejowej, tak w Anglii taki słupek był co ćwierć mili i mierzono. Przy czym mierzono z taką dokładnością, tak jak powiedziałeś, tak jak ten operator, ten mierniczy potrafił wcisnąć. Plus jeszcze jest druga sprawa, to jest rozdzielczość samego narzędzia pomiarowego. Jak dokładnie ten zegar mierzył. Uczono nas na studiach na metrologii, że dokładność pomiaru to jest dokładność narzędzia, dokładność przyłożenia tego narzędzia, no i dokładność odczytu przez operatora. No i tutaj te wszystkie błędy, one się mogą kumulować. Dokładnie. Dlatego te pomiary, zwłaszcza te, no załóżmy na tak z grubego palca, wszystkie poniżej roku 1970, należy traktować jako pewne zaokrąglone parametry. Na ile to tam było, 1 km w tą czy w tamtą na godzinę, nie ma co dyskutować i zastanawiać. Tak naprawdę rozrzut błędu nawet może być rzędu 5 km na godzinę. To tak spokojnie patrząc na to, biorąc pod uwagę po pierwsze, że te słupki czy hektometrowe, czy ćwierćmilowe były rozstawione z jakąś dokładnością chodziły te stopery, z jakąś dokładnością ktoś je wciskał i tak dalej. I ktoś to przeliczał też z jakąś dokładnością, bo przecież, no, sorry, ale czy wtedy w czasach lokomotyw parowych ktoś używał komputera? Czy kalkulatora? Czy po prostu leciał na suwaku logarytmicznym, o ile taki suwak miał, jak nie zwykłe liczydło, prawda? Więc nie ma co się tutaj bawić w aptekę i zastanawiać, czy ten malard to pojechał tam troszeczkę szybciej, czy troszeczkę wolniej. Był uznany za najszybszy parowóz i uznajmy, że to uznanie ówczesne zachowuje ważność. Z tym, że tutaj dyskusja była pod filmem bardzo burzliwa, dlatego że przeciwstawia się malardowi, jego dokonaniu, rekord parowozu serii 05 i podaje się w wątpliwość również warunki przeprowadzenia samego pomiaru u Brytyjczyków. Idealnie byłoby mierzyć prędkość przy rekordowym przejeździe na idealnie płaskim odcinku, bez żadnych zjazdów, podjazdów, bez wiatru, bez żadnych innych warunków, które w jakikolwiek sposób zmieniały ten wynik ostateczny. W przypadku Malarda mówi się o tym, że przed pomiarem
Mallard miał możliwość rozpędzenia się na zjeździe i to nie jakimś pomijalnie małym, no tylko rzędu no powiedzmy 5 promili, czyli no miał powiedzmy fory pewne, miał możliwość rozpędzenia się do wyższej prędkości, nie przy użyciu maszyny parowej, a przy użyciu grawitacji. I tutaj widzowie podnoszą to, że Brytyjczycy troszeczkę nagięli warunki, żeby móc pojechać tą właśnie rekordową prędkością. Powiem tak, ja na ich miejscu zrobiłbym to samo. Mało tego, zrobiłem to samo, bo jak chciałem sprawdzić, jak najszybciej na rowerze pojadę, no to też dobrą górkę sobie namierzyłem i tym rowerem pocisnąłem, ile się dało. No te 92,5 mniej więcej było na rowerze. Da się? Da się. To było naciągane. To było właśnie takie pójście na rekord. Zróbmy, pojedźmy, sprawdźmy się. No w parowozach jest jeszcze jedna sprawa. Temperatura. To jest maszyna cieplna. I warunki atmosferyczne są cholernie ważne. Dlatego, czy ten parowóz uzyska ten procent więcej sprawności, czy mniej, a przy właśnie rekordach każdy procencik, każdy detal może się liczyć. Tutaj muszę koniecznie podzielić się z tobą i z widzami, ze słuchaczami historią ze świata lotnictwa. W roku 1939 dwóch potężnych konstruktorów niemieckich ścigało się o rekord świata prędkości samolotu myśliwskiego. Z jednej strony mieliśmy Ernsta Heinkla, z drugiej Willego Messerschmitta. Wydaje mi się zupełnie subiektywnie, że Heinkel był lepszym konstruktorem, natomiast Messerschmitt był bardziej umocowany politycznie. 30 marca 1939 roku pilot Hans Dieterl na samolocie Heinkel H100 osiągnął prędkość 746,6 km na godzinę i ten rekord był bardzo krótko ważnym rekordem, ponieważ został pobity przez Fritza Wendela, który leciał na Messerschmitcie 209. Messerschmitt 209 to był specjalnie zbudowany w celu bicia rekordu prędkości samolot Messerschmitta i ta różnica też była niewielka. Natomiast również historycy mówią, że były bardzo poważne różnice właśnie w środowisku pomiarowym. Rekord Heinkla H100 był mniej więcej 50 metrów, wysokość lotu to było 50 metrów około nad poziomem morza, podczas gdy Messerschmitt wykonywał swoje rekordowe loty na wysokości 400 kilkudziesięciu metrów nad poziomem morza. I gdyby przeliczyć teraz gęstość powietrza nawet, różnicę w gęstości powietrza, to Heinkel H100 po obliczeniach okazałoby się, że może jednak byłby szybszym samolotem od Messerschmitta. To prowadzi do takiej konkluzji. My się często zachwycamy tą liczbą, ale za tą liczbą stoi przecież strasznie dużo zmiennych i bardzo dużo parametrów. Tutaj jako ciekawostkę jeszcze podam, że kadłub tego rekordowego Messerschmitta 209, dokładnie tego, na którym pobito rekord prędkości, znajduje się w Polsce, w Krakowie, w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zobaczmy, jak podobna tak naprawdę historia. Walka o takim bardzo propagandowym wydźwięku, gdzie finalny wynik tak naprawdę zależy nie tylko od tego, kto zbudował lepszy sprzęt, ale też od tego, kto jak potrafił pokombinować, żeby ten wynik rzeczywiście wyszedł lepszy. To, że wedle kolei regulowano zegarki, tak? A wedle czego mieli regulować, jak satelitów nie było? To kolej była tym najszybszym nośnikiem. Na zasadzie przyjechał pociąg o 15.30 wedle rozkładu, czyli jest 15.30. Nikt się nie zastanawiał, czy ten pociąg się lekko spóźnił w tą czy w tamtą, bo przecież maszynista miał w kieszeni zegarek i on mówił, no tak, jak ja ustawiałem tam na stacji pierwotnej, wyjeżdżałem o 12, teraz wskazuje 15.30, to jest 15.30. A czy ten zegarek mu się śpieszył, czy spóźniał? Nikt na to nie zwraca uwagi. I to sprowadza nas też do zagadnienia, na ile my musimy precyzyjnie kontrolować czas. No bo wyobraźmy sobie tempo życia takiego człowieka gdzieś na przełomie XIX i XX wieku.
Słyszał, jak pociąg wjeżdża na stację i wtedy stwierdzał, aha, no skoro pociąg przyjechał, to musi być 15:30. A drugim takim czynnikiem, który mu wyznaczał rytm czasu, no to był kościelny dzwon, który w niedzielę wzywał na nabożeństwo, które też było o pewnej godzinie. I na ile dokładny był ten moment, kiedy kościelny zaczął ciągnąć za sznur i na ile, tak jak powiedziałeś, dokładny był ten moment, kiedy przyjeżdżał pociąg, to przecież dla człowieka tamtych czasów to nie miało żadnego znaczenia. Sprawy się toczyły swoim rytmem i ta dokładność pomiaru nie była istotna. I teraz pytanie, czy my w naszych czasach też byśmy tak nie mogli zwolnić tempa i troszkę ten czas potraktować z innej perspektywy. Tutaj można pochwalić koronawirusa, tak? Że trochę zwolniliśmy, tak? Trochę nam ktoś zaciągnął ten hamulec ręczny i się okazało, że można żyć troszkę inaczej. Można nie biec na tramwaj, bo w ogóle po co biec na tramwaj, skoro mamy home office, a nie musimy biec. No właśnie, skoro o czasie mówimy, nie wiem, jak długo to nagranie, które realizujemy w tym momencie, będzie dostępne. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, 26 marca 2020 roku to jest moment, kiedy w świecie szaleje pandemia koronawirusa znanego jako SARS-CoV-2, która sprawiła, że ludzie albo z przymusu instytucjonalnego, albo z własnej inicjatywy pozamykali się w domach i zminimalizowali swoje przemieszczanie się. Tak więc to też jest rzeczywiście czynnik, który zmienia nasze postrzeganie czasu. Nie musimy być już na konkretną godzinę w biurze, tylko pracujemy w domu na inne tempo, w inny sposób spędzamy czas. Jakby ten moment też się wpisuje w naszą opowieść. Tutaj wielkie pokłony dla wszystkich sprzedawców, całego ciągu logistycznego, że cały czas mamy wszystko w sklepie tak jak prawie jak normalnie. No jest mnóstwo osób, które musi do tej pracy dojechać. I no mam nadzieję, że szefostwo tych osób też spogląda na zegarek zupełnie inaczej niż dawniej. I jeżeli ktoś nie przyjedzie autobusem, bo mu po prostu się nie zmieścił do autobusu. Nie zmieścił dlatego, że też właśnie za ileś lat może ktoś to będzie odsłuchiwał, będzie się dziwił, ale w ramach walki z wirusem jest zarządzenie, że może być w danym tramwaju, autobusie, dowolnym środku komunikacji zbiorowej tylko tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących. Nie może wsiąść 15 osoba do tramwaju, bo 14 miejsc jest dostępnych z 28 konstrukcyjnie wkręconych. No mam nadzieję, że żaden szef nie będzie na ten zegarek patrzył zbyt dokładnie, jeżeli ktoś przyjedzie nie tym tramwajem, którym chciał, tylko tramwaj czy dwa tramwaje później, bo akurat po prostu był tym 15 pasażerem, który musiał zostać na przystanku i poczekać. Ale właśnie, ten cały wirus, ta cała pandemia nie miałaby miejsca, gdyby nie to, że przyspieszyliśmy. To, że ten pęd do prędkości doprowadził nas do tego momentu, że przejazd z jednego końca globu na zupełnie inny obszar zajmuje tak mało, że osoba nawet zupełnie nieświadoma tego, że zaraziła się daną chorobą, już jest w innym miejscu, już może nawet nieświadomo zarażać inne osoby. Więc ten pęd do prędkości przełykamy jako taką trochę żabę. Do tego jeszcze ten sposób poruszania się przy wykorzystaniu transportu lotniczego wiąże się z przesiadkami na gigantycznych lotniskach przesiadkowych, gdzie ludzie z różnych stron świata mijają się ze sobą, stoją ściśnięci w kolejkach, czekają na bagaż na karuzelach i wymieniają ze sobą wszelkie możliwe drobnoustroje. No ale właśnie, wróćmy do naszej tego pędu do prędkości, tego, co cały czas w pewien sposób jest gdzieś w tle i do czego wrócimy tak naprawdę. Może nam się trochę zmieni sposób podejścia do niektórych zagadnień, aczkolwiek nadal będziemy chcieli mieć wszystkie usługi, towary, możliwości tak jak dawniej, czyli maksymalnie szybko. Wracając do jazd rekordowych, czasami rekordy się udają, dają się pobić, czasami nie. Użytkownik Alben Albus podał taką informację, że jest opowiedziana historia parowozu, który
w Australii próbował bić rekord prędkości, natomiast przy właśnie prędkościach rzędu 200 km na godzinę podczas testu doszło do wybuchu kotła. Dwa wagony, które jechały za tą lokomotywą, uległy zupełnemu zniszczeniu. Podaje użytkownik, że zginęło w tym zdarzeniu 21 osób, w tym 3-osobowa załoga. Jest to coś, co ujawnione zostało ponoć relatywnie niedawno, no bo mówimy o próbach z okresu międzywojennego, a dopiero gdzieś w latach 80. to ujawniono, co sugeruje mniej więcej 50-letni okres utajnienia. To też pokazuje, że próby bicia rekordów są obarczone ryzykiem. My się dowiadujemy o tych, którym się udało. A przecież często się zdarzało tak, że próba pójścia w innowację, na przykład przesunięcia właśnie granic technicznych możliwości sprzętu, kończyło się niepowodzeniem, bo często też tragicznym. W dużej mierze postęp techniki jest pisany krwią, tak naprawdę. Opisy są przede wszystkim pisane krwią, a rozwój techniki jest pisany w wielu miejscach tym, że chcemy tą krew oszczędzić. Po prostu wiemy, że coś się wydarzyło, albo dochodzimy do miejsca, gdzie wyczuwamy, czy zaczynamy zmierzyć, że coś zaczyna być nie tak, jakbyśmy chcieli, że coś jest nie do końca bezpieczne, więc poprawiamy w tym miejscu, żeby to bezpieczeństwo poprawić i zachować. Jeden wątek, który gdzieś tam pominąłeś w filmie, a który się pojawił w komentarzu, lokomotywa Eurosprinter. Ona jako klasyczna seryjna lokomotywa z normalnym zestawem wagonów osiągnęła prędkość 357 km na godzinę. Seryjna lokomotywa. Tak. Seryjna lokomotywa elektryczna, praktycznie taka sama jak jeżdżą Eurosprintery, czyli husarze w służbie PKP. To są lokomotywy, które były skonstruowane na dużo większe prędkości niż jeżdżą na co dzień. Jeżdżą na co dzień z mniejszymi prędkościami, między innymi ze względów na przepisy. Ale też późniejsza lokomotywa, która by się wydawało, przecież rozwój konstrukcji powinna być jeszcze szybsza, jeszcze doskonalsza, czyli następca Eurosprintera, lokomotywa Vectron, jeździ z prędkością 200 km na godzinę. Taki ma górną granicę dopuszczenia, a to znowu wynika z przepisów, z technicznych specyfikacji interoperacyjności, z kolejnych poziomów bezpieczeństwa, które zostały nałożone na skutek różnych wypadków i kolizji, żeby te pojazdy były jak najbezpieczniejsze. I to chodzi nie tylko o bezpieczeństwo samej lokomotywy, tylko tego, że ta lokomotywa ciągnie wagony i te wagony między sobą są szczepione w taki, a nie inny sposób. I też, żeby ci pasażerowie byli bezpieczni, to ta prędkość w składzie klasycznym wagonowym nie może iść tak daleko, jak może iść w składzie zespolonym. To wszystko wynika i z przepisów, i z techniki, i ze zdrowego rozsądku po prostu. W Polsce też próbowaliśmy bić rekordy prędkości. Tutaj też pomagają widzowie. W książce Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1919-1939 mówi się o próbach wagonów serii SBX o numerach od 90099 do 103. To był czerwiec 1939 roku, gdzie osiągano na trasie Poznań-Warszawa Główna prędkości rzędu 136 km na godzinę, a maksymalne 150 km na godzinę. To by nam przesuwało tę maksymalną prędkość, którą ja szacowałem w taki bardzo zgrubny sposób, na mniej więcej 140 km na godzinę. Okazuje się jednak, że spalinowe zespoły trakcyjne w Polsce mogą jeździć szybciej. Tak, mogą jeździć. Znaczy, tu mamy też jeszcze jedną rzecz. Jak spojrzymy na to, jak te prędkości, jak te rekordy się układały, zauważymy, że niebagatelną kwestią jest to, w jaki sposób zaopatrujemy ten pojazd w energię. Czy on tą energię wiezie sam, czyli jest to pojazd spalinowy, tudzież dawniej parowozy, czy jest to pojazd elektryczny, gdzie
dużej mierze granicą prędkości maksymalnej była granica współpracy odbieraków ze siecią trakcyjną. I te pojazdy trójfazowe, które opisywałeś, które osiągały prędkości rzędu 210 km na godzinę na początku XX wieku, były nie do końca pojazdami po to, żeby bić rekord prędkości. Owszem, pobiły jeden rekord, potem drugi. Natomiast one były bardziej traktowane jako takie jeżdżące laboratoria do tego, żeby zdecydować, jaki system zasilania wybrać dla kolei. Na skutek tych pomiarów, badań, prób, Niemcy oraz kraje sąsiednie wybrały układ zasilania 15 kV prądu przemiennego o dziwnej częstotliwości, czyli 16,2 Hz. Wynika to z podzielenia 50 Hz na 3. Ja bym chciał ten temat zostawić na osobną rozmowę, ponieważ jest to pasjonujące. Chciałbym z tego, co powiedziałeś, wyciągnąć jedną rzecz. Żeby się poruszać z daną prędkością, musimy użyć energii po to, żeby ten pojazd rozpędzić. Im szybciej jedziemy, tym bardziej rosną nasze opory ruchu i tym więcej tej energii musimy dostarczyć. Jeżeli mamy źródło tej energii ze sobą, no to pół biedy. Natomiast tak jak mówisz, jeżeli musimy tę energię dostarczyć z zewnątrz, to jednym z problemów jest to, w jaki sposób tę energię przekazać. I tutaj troszeczkę przekleństwem u nas w Polsce jest ten system 3 kV prądu stałego, ponieważ żeby dostarczyć dużo energii, potrzebujemy wysokiego amperażu. Przesłać dużo prądu. Mówiąc bardzo kolokwialnie, przesłać dużo prądu, dużo ładunków prądu, bo mamy niskie napięcie. Moc to jest napięcie razy natężenie. W którymś momencie się okaże, że ta sieć trakcyjna i ten powierzchnia styku odbieraka z siecią trakcyjną jest na tyle mała, że no, tam mamy to wąskie gardło. I to jest jeden z problemów, które mamy, jeżeli chcemy jeździć bardzo szybko. Im szybciej jeździmy, tym większe opory musimy pokonać. Przy czym no, mniej więcej w okolicach 120 km na godzinę naszym największym zmartwieniem, jeżeli chodzi o opór, to zostaje chyba opór aerodynamiczny. I tutaj też trochę przytyk, to akurat też nie widziałem tego nigdzie w komentarzach. Natomiast to 120 km na godzinę już trochę jest anegdotyczne. W latach 20. robiono próby i mniej więcej taka prędkość im wyszła, że od Dokładnie. Tego momentu opory aerodynamiczne są na tyle duże, że wtedy trzeba się nimi martwić. I dlatego parowozy PM36 były dwa, były właściwie bliźniakami, były maksymalnie zbliżone do siebie po to, żeby sprawdzić, na ile ten opór aerodynamiczny, na ile ta otulina parowozu odgrywa rolę. I wtedy mniej więcej tak i z różnych prób teoretycznych, rozważań, obliczeń, analizy i właśnie z doświadczeń profesora Zembrzuskiego na tych parowozach wyszło, że to jest mniej więcej ta granica. Ale pamiętajmy, że to były parowozy, gdzie były łożyska ślizgowe, gdzie były wiązary, gdzie było mnóstwo rzeczy, które zwiększa opór ruchu pojazdu. Te pojazdy miały duży opór toczenia. W związku z tym dużo większy musiał być opór aerodynamiczny, żeby odgrywał rolę względem oporów toczenia pojazdu dawnej konstrukcji. Gdy nie mamy wiązarów, gdy mamy zupełnie inne rozwiązania układu biegowego, dużo lepsze wpisywanie się pojazdu w tor, to ta granica zaczyna być dużo niżej. Nie 120, tylko już 90, 80. Trudno ją dzisiaj pokazać palcem, bo ona zależy od konkretnej konstrukcji, od konkretnych warunków jazdy. Do tego w parowozie jeszcze mamy inny problem. W parowozie ta energia jest bardzo cenna, ponieważ z całego tego paliwa, które przekształcamy na energię cieplną, to tak naprawdę na napędzanie parowozu pozostaje nam w wyniku ogromnych strat około 6-7-8% tej sprawności, którą parowóz ma. Tak więc parowóz szybciej w cudzysłowie dostanie zadyszki z przyczyn deficytów energetycznych niż na przykład nowoczesna lokomotywa elektryczna. Niż jakakolwiek lokomotywa elektryczna, która ma sprawność no rzędu
poprawmy, jeżeli jestem w błędzie, no powiedzmy około 30%, czyli w porównaniu do parowozu jest to no 4-5-krotność, czyli lepsze, pięciokrotnie lepsze wykorzystanie dostarczonej energii do pojazdu. Jeżeli mówimy o lokomotywach spalinowych, to moglibyśmy mówić o sprawności, no zależy jak tam ty przekładni, jak to tam jest zrobione, rzędu 20 paru, może tam gdzieś czasem w porywach do 30%, co wynika z tego, że sprawność silnika spalinowego dochodzi do 30 paru procent w konkretnych punktach pracy, a gdzie jeszcze przykładnie po drodze. Natomiast w przypadku pojazdów elektrycznych ta sprawność, no, zależy jak ją liczyć. Jeżeli liczymy ją od odbieraka do kół, to może ona dochodzić do 80 paru procent. No ja myślałem o sprawności takiej rozumianej w sensie system, czyli no, no straty tak. Przesyłu energii ogromne niestety. To wtedy zależy właśnie, czy liczymy od szufli węgla wrzuconej do elektrowni klasycznej, czy patrzymy na fotowoltaikę, czy elektrownie wiatrowe, czy atom i tak dalej, więc tutaj zaczyna być problem tego, od którego punktu mierzymy tą sprawność, no bo też gdybyśmy w dieslu tak chcieli mierzyć podobnie, to pytanie, a dobrze, a ile energii było potrzebne do tego, żeby to paliwo wytworzyć, wyciągnąć tą ropę z ziemi i tak dalej, więc no w którymś momencie musimy powiedzieć stop, tak, no nie rozdrabniajmy się, od którego miejsca mierzymy. Jeżeli byśmy mierzyli od, na przykład od podstacji, czyli ile z sieci energetycznej kraju pobieramy do podstacji, ile ta podstacja pobiera energii podczas przetworzenia i wyprostowania w naszym przypadku na 3 kV prądu stałego, przesłania potem przez druty i do pojazdu, no w tym momencie ta sprawność nam trochę zmaleje, tam gdzieś te 10% stracimy po drodze i wtedy z 80 paru zrobi się 70 parę, może 60 parę, także to jest o niebo lepiej niż w parowozach. Tutaj zwróćmy uwagę, że silniki elektryczne nowoczesne osiągają sprawności rzędu 98-99% nawet w konkretnym punkcie pracy. Przekształtniki energoelektryczne najnowsze są rzędu też 98-99%. Te straty są naprawdę minimalne, więc tutaj przestaje nas ograniczać moc lokomotywy jako taka. Bardziej nas ogranicza to, na ile pojazd jest w stanie jechać stabilnie po torze, bez zniszczenia. No właśnie, to jest jedna rzecz, zniszczenia tego toru, a druga sprawa, no to przecież przychodzimy, przynajmniej w przypadku klasycznego pociągu, w większości przypadków przychodzimy na infrastrukturę, którą budowano może pod niższe parametry niż nasz pojazd trakcyjny jest w stanie osiągnąć. Tu schodzimy z poziomu wyjątkowych jazd rekordowych do tego, co moglibyśmy uzyskać w warunkach normalnej eksploatacji. I Francuzi, zabierając się za projekt TGV, podeszli do tego bardzo radykalnie. Po prostu zbudowali tak jakby osobną sieć kolejową dla TGV, zamiast inwestować w dotychczasową infrastrukturę. A starą sieć w większości przypadków po prostu zlikwidowali. Oni zbudowali sobie kolej na nowo w pewien sposób. O innych parametrach. O zupełnie nowych parametrach, tak. I przede wszystkim parametrach w planie, czyli maksymalnie proste linie. One wyglądają tak, jakby ktoś je rysując w ogóle zapomniał, gdzie leży jego cyrkiel czy krzywik i po prostu wziął kreskę od linijki, narysował. Wytłumaczmy tutaj naszym widzom, słuchaczom. Geometria w planie to jest to, co widzimy, na mapie. Patrzymy na mapę. Tak, tak, bo jest jeszcze geometra w pionie, czyli to, co mamy w górę, w dół. Tak? I pod tym względem dawniej koleje budowano tak, żeby ten parowóz nie musiał ciągnąć w górę, żeby mu się para nie skończyła, żeby te pochylenia pionowe i poziomy były jak najmniejsze. Często były jakieś tam serpentyny na wzgórza. A taki TGV to właśnie ten profil pionowy ma taki trochę miejscami górski. Bo jak już jedziemy te 300 na godzinę, to kto się tam zastanawia, czy tam będzie lekko w górę, lekko w dół. I tak aerodynamika będzie grała większą rolę niż siły od ciężkości tego pojazdu, od jego masy. Wiemy już, jak jest ze współpracą odbieraka z siecią trakcyjną. Zachęcam widzów do poszukania w internecie filmów z rekordowego przejazdu TGV Diplé, tego właśnie piętrowego pociągu.
który przejechał rekordową jazdę z prędkością prawie 600 km na godzinę. Jeden z komentarzy zawiera link do filmu. I tutaj na filmie dokładnie widać, że ta współpraca z odbierakiem prądu no jest emocjonująca. Tam bardzo poważnie iskrzy. Widać, że jest to bardzo dużo, tam się dzieje, duże siły są. Może być to problem. No a co się dzieje między szyną a pojazdem? Czy tu też jest to tak trudne i skomplikowane? Jak najbardziej. To tutaj też jest kawał inżynierii. I tak naprawdę jak spojrzymy na to, ile mamy producentów pojazdów szynowych, tych naprawdę szybkich, no to palce jednej ręki wystarczą. I bierze się to właśnie z tego, że bardzo mało wytwórni jest w stanie skonstruować wózek, który będzie odpowiednio delikatnie jechał po tych szynach. Będzie się w stanie wpisywać nie tylko w łuki, ale będzie też w stanie po to, że prostym jeździć bez wężykowania. Ponieważ to, co się dzieje między zestawem głową a szyną, to w ogóle jest temat rzeka. To jest na chyba nawet więcej niż jedną rozmowę. I też pytanie, czy jest to obszar, który jest w granicach pewnej percepcji osoby, która nie ma przygotowania inżynierskiego, ponieważ dla mnie pierwsze zderzenie z mechaniką ruchu pojazdów szynowych, no to wymagało, pomimo tego, że no, studiowałem kilka lat na Politechnice, wymagało to ode mnie dużego jednak wysiłku umysłowego, żeby sobie wyobrazić pewne złożone zjawiska fizyczne, które tam mają miejsce, których nie można zaniedbać. Wbrew pozorom, na pewnym poziomie ogólności nie jest to takie trudne. Chociażby wyobraźmy sobie, co się dzieje w momencie, gdy jedno koło jest większe, a drugie jest mniejsze. Jeżeli mamy nawet prostą zabawkę, gdzie z jednego koła zdejmiemy oponę, czyli zaburzymy średnicę dwóch kół w jednym zestawie, to wtedy widzimy, że taka zabawka będzie chciała skręcać. Po prostu jedno koło, robiąc większy obrót, będzie pokonywało większą drogę, drugie koło mniejszą drogę i w związku z tym będziemy skręcać. I takich kilka prostych zabaw, wręcz myślowych, potrafi nam pokazać, gdzie jest ten główny nurt, z którym trzeba sobie poradzić. Potem to już są niuanse. Owszem, przy wyższej prędkości te niuanse zaczynają grać rolę, tak jak ten opór aerodynamiczny. On nie grał roli na kolei tak długo, jak mieli większe zmartwienia, większe zagadnienia do pokonania. Dopiero gdy udało się ten pociąg rozpędzić do pewnej prędkości, dopiero wtedy udało się poczuć, udało się zauważyć ten opór aerodynamiczny. I tu pokazuje to, że jak idąc w rozwoju techniki, nabieramy pewnej świadomości, odczuwania pewnych niuansów. A później pojawia się problem tego, jak to przekuć w produkt, który się będzie nadawał do eksploatacji. Zwrócił mi uwagę jeden z widzów, pan Ryszard, że nie wolno myśleć o TGV, który z dnia na dzień zaczął jeździć z prędkością taką, z jaką znamy go dzisiaj. Zwiększanie prędkości to był proces, który trwał latami. TGV z początku jeździły z prędkościami 260 km na godzinę, potem dopiero podnoszono do 270. Później w momencie otwarcia LGV, czyli linii wysokiej prędkości Atlantique, we Francji ta prędkość osiągnęła 300 km na godzinę, okolice roku 1990. I dopiero później 320 i podobnie w Japonii. Pierwsze pociągi Shinkansen jeździły kursowo z prędkością 210 km na godzinę i dopiero później te prędkości były wyższe. Tak więc tutaj też to się wszystko nie dzieje z dnia na dzień. To jest też kwestia takiego pewnego zdrowego rozsądku, pewnej odpowiedzialności. Skonstruowaliśmy pojazd, zrobiliśmy jazdy próbne, wiemy, że on może pojechać na przykład 300, ale w ruchu planowym puśćmy go z prędkością 200. Zbierajmy dane, liczmy, sprawdźmy, weryfikujmy. Dopiero po pewnych paru miesiącach, latach zwiększajmy tą prędkość. To tak jak młody kierowca, co dopiero uczy się jeździć. Najpierw na tym placu manewrowym się trochę nauczy, potem zaczyna nabierać jakieś ogłady
nagle się okazuje, że odkrył bieg numer 3. Potem się pojawia wielka trwoga i odwaga, żeby wbić tą czwórkę. Trochę podobnie jest na kolei, że i w ruchu planowym musimy się przyzwyczaić do pewnych prędkości. Musimy uzyskać pewność tego, że ten pojazd z tą prędkością będzie mógł jeździć stale, bezawaryjnie i że tą prędkość możemy wpisać do rozkładu jazdy. I tu też się pojawia jeszcze jeden aspekt, jak daleko się posunąć. Jak długo tak się da, ponieważ no chociażby patrząc na opór aerodynamiczny, on rośnie z kwadratem prędkości. Jeżeli chcemy zwiększyć prędkość dwukrotnie, opór wzrośnie czterokrotnie. A jeżeli chcemy zwiększyć czterokrotnie prędkość, no to 16-krotny wzrost oporu będzie oznaczał gigantyczny wzrost zapotrzebowania na energię i ogromny wzrost komplikacji tego całego systemu. I pojawia się pytanie, kto będzie chciał za to zapłacić? Kto będzie chciał tym jeździć? No, stąd były te pomysły z silnikami lotniczymi w kolejnictwie. Zauważono, że silniki lotnicze się bardzo rozwijają. Kiedyś, jeszcze przed tym całym kryzysem paliwowym, były pomysły, żeby turbinami spalinowymi napędzać nawet zwykłe samochody. Dopiero kryzys paliwowy i taka konsternacja, że jednak ta energia kosztuje, że jednak są pewne koszty energii, spowodowały, że jednak silniki tłokowe w samochodach mają się dobrze. Turbiny nikt nie ma poza turbiną, która nam doładowuje silnik. Jednak utrzymaliśmy się przy pewnej klasyce. No ale znowu, mamy to zagadnienie, gdzie się rozjechały te światy kolei i lotnictwa. I na ile się naprawdę rozjechały, na ile mają wiele elementów wspólnych. Bo mówimy o aerodynamice, która nam się bardzo mocno też kojarzy z lotnictwem. Dokładnie. Jeżeli spojrzymy na to, jak został zaprojektowany czy TGV, czy jak są projektowane w ogóle współcześnie pojazdy szynowe wysokiej prędkości, no to tam jest aerodynamiki bardzo dużo. Bardzo ciekawej, bo na przykład jak spojrzymy na materiały, które są dostępne odnośnie pociągu Velaronovo, to tam mamy bardzo skomplikowaną aerodynamikę wózka, czy aerodynamikę dachu pojazdu, łącznie z osłonięciem pantografów. I co jest istotne, z jednej strony dążymy do jak najmniejszych oporów aerodynamicznych, czyli żeby to powietrze omywało pojazd bez wnikania nigdzie w jakieś zakamarki. Z drugiej strony, co się dzieje, gdy ten pojazd musi zahamować? W lotnictwie wysuwamy klapy. Zmieniamy jego konfigurację, tak? Wysuwamy klapy, wysuwamy hamulca aerodynamiczne. Używamy, no, w skrajnych przypadkach po lądowaniu, wysuwamy nawet, wyrzucamy spadochron hamujący, który nam pozwala wytracić prędkość, ponieważ hamulec cierny nie dałby rady zatrzymać. Natomiast na kolei nadal mamy hamowanie albo cierne, albo nawet gdy mamy to hamowanie z odzyskaniem energii przez silniki, z przesłaniem z powrotem do sieci trakcyjnej, to nadal gdzieś mamy obróbkę tej energii. Tak? Ten silnik, nawet jeżeli on, załóżmy, że ma te 98%, to nadal 2% idzie na straty, czyli na ciepło. Jeżeli pojazd ma na przykład moc, policzmy sobie dla równego rachunku, na przykład 6 MW, to teraz 2% straty, jaka to jest moc cieplna, to trzeba odprowadzić, żeby nam się nie zagotowało nic. Czyli znowu gdzieś musimy mieć klapy, które się uchylają, które zmieniają tą aerodynamikę podwozia, nie po to, żeby on hamował aerodynamicznie, tylko po to, żeby strugi powietrza wchodziły w podwozie, w odpowiednie miejsca i studziły mechanizmy. To jest też element tego, jak uzyskać większą prędkość. I to nie w rekordowej jeździe, tylko w codziennej jeździe. Bo w rekordowej to byśmy powiedzieli, a tam chrzanić. Się nam spalą hamulce, co z tego? Po naszych próbach zamontujemy jeszcze raz. Ale wielokrotnie. Codziennie to ważne jest to, że to musi nie ulec zniszczeniu. Wielokrotnie przecież jazdy rekordowe wiązały się z tym, że po prostu zajeżdżano albo pojazd, albo torowisko, po którym się przemieszczał, tylko po to, żeby odnotować ten rekord i otworzyć szampana, nie przejmując się
następstwami, a rzeczywiście w codziennej przecież eksploatacji nie mamy tego luksusu. Musimy być bezpieczni, musimy być efektywni, musimy rozsądnie wydatkować energię, nie możemy doprowadzić do tego, że coś nam się przegrzeje, zatrze, uszkodzi, no bo chodzi przecież o bezpieczeństwo naszych pasażerów. No i tu dochodzimy do jeszcze tego sensu ekonomicznego, czyli gdzie pojazd szynowy, a gdzie lotnictwo. W pojeździe szynowym owszem mamy straty aerodynamiczne, ale nie mamy strat spowodowanych tym, że pojazd musi się unosić w powietrzu. W lotnictwie dużo energii idzie na to, żeby ten samolot nie spadł. Do tego jeszcze jest kwestia czasu dojazdu na lotnisko. Lotniska są coraz bardziej oddalone, podczas gdy dworce kolejowe wciąż mogą się znajdować w centrach miast, są bardziej dostępne, a przecież klienta nie obchodzi często, czy on się dostanie do celu po ziemi, czy w powietrzu. On chce to zrobić w miarę tanio i możliwie szybko. A jeżeli czas dojazdu na lotnisko będzie dłuższy niż czas samego lotu, a obok mamy Shinkansena, tudzież te żywe, no to ten wybór może przestać być oczywisty. I teraz pytanie. Jacku, z jaką prędkością będą docelowo jeździć szybkie pociągi na świecie? Wydaje się, że taką rozsądną prędkością to jest to 300-360 km na godzinę. To jest ta granica, kiedy ten pojazd jest w miarę efektywny. Też musimy pamiętać o jednej rzeczy. To, co w lotnictwie, to, co w podróżach lotniczych dla mnie jako pasażera jest najbardziej niewygodne, nieprzyjemne. To są to przeciążenia przy starcie i lądowaniu. To jest też ten wielki profit kolei, że ona mając ograniczenia przyspieszeń, bo też to, co jest istotne, pasażer może w dowolnym momencie wstać, pójść do toalety, pójść do wagonu barowego, zrobić cokolwiek. Te ograniczenia przyspieszeń na kolei wynikają z troski o komfort pasażera. Tu nie mamy teraz, drodzy pasażerowie, będziemy kołować, proszę się zapiąć, proszę zrobić to, proszę zrobić tamto, całego ceremoniału startu, całego ceremoniału lądowania. Tu wchodzisz na pokład i możesz w dowolnym momencie zająć się relaksem, zabawą, pracą, czymkolwiek. Nie ma turbulencji. Nie ma turbulencji, ale jest ograniczenie w związku z tym. Czas rozpędzania tego pojazdu jest dużo dłuższy, więc między Warszawą a Wrocławiem, Wrocławiem, Poznaniem, innymi dużymi miastami w Polsce, jaką prędkość jesteśmy sensownie w stanie osiągnąć. Nawet gdybyśmy narysowali sobie nową kreskę na mapie, idealnie prostą, idealnie bez zagadnień jakichś dodatkowych technicznych, jaką prędkość jesteśmy w stanie rozsądnie osiągnąć, przyspieszając i zwalniając. I też może się okazać, że jeżeli my będziemy chcieli tę prędkość zwiększyć, tę maksymalną techniczną, nawet znacząco, to zysk w czasie przejazdu może się okazać, że nie będzie wcale wart tego wysiłku, tego kosztu. Tak, dokładnie. Dlatego w skali, i to nie tylko w skali Polski, w skali po prostu europejskiej, ta prędkość 360 na godzinę jest prędkością całkowicie rozsądną, również rozsądną pod kątem kosztów infrastruktury, utrzymania toru w jego właściwej geometrii. Powyżej prędkości mniej więcej 210 km na godzinę zaczynamy mieć coraz wyższy koszt utrzymania toru. I to tor kosztuje dużo więcej niż sam tabor, niż sam przejazd pociągu. Na zakończenie chciałbym jeszcze przytoczyć pewną anegdotę, którą umieścił jeden z naszych widzów w komentarzach. Odcinek, o którym opowiadamy, ma numer 88, 88 mil na godzinę. To jest prędkość, w której w filmie Powrót do przyszłości podróżujący w czasie DeLorean ruszał właśnie w podróże w czasie 88 mil na godzinę. Zupełny przypadek, ale wydaje mi się, że zabawny akcent podsumowujący temat podróży, prędkości i czasu. Jacku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, zawsze miło się rozmawia.